Radio M 107,6 FM. Rozmowa poranka. 13 po 8. Wojciech Saługa, poseł PO, były marszałek województwa śląskiego, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie pośle, jest temat sądów, jak się okazuje, na początku nowej kadencji. Co zrobi Platforma? Będzie się państwo namawiać do tego, by były takie protesty jak 2 lata temu? Nie wiem, czy to trzeba będzie namawiać. W ogóle jak patrzymy na historię ostatnich rządów, no to największe protesty społeczne wywołuje właśnie brak praworządności w Polsce. Polacy sami zdają sobie sprawę z tego, że w sądownictwie panuje chaos, że odpowiedzialny za ten chaos jest obecna władza, obecny rząd i partia rządząca, że ten chaos jest właśnie na życzenie Jarosława Kaczyńskiego. Tamta kadencja zaczęła się od zamachu na Trybunał Konstytucyjny. Potem ludzie wyszli na ulicę, wychodzili wielokrotnie z tego powodu na ulicę i myślę, to co dzisiaj się dzieje w sądownictwie, próba, no to już nie próba, tylko jak kneblowanie się tak... sędziów, zamach na niezawisłość sądów. Polacy zdają sobie sprawę, że tu nie chodzi o to, czy sędziowie będą jakby mieć takie czy inne poglądy, tylko że mogą być sądzeni przez sędziów będących na garnuszku władzy, a to wtedy ginie demokracja, ginie wolność i giną swobody obywatelskie. Ale działanie sądów też Polacy nie najlepiej oceniają, panie pośle. Tak, tak. I to się z tym wszyscy zgadzamy, bo tylko że te zmiany od 4 lat, ponad 4 lat, nie idą w kierunku tego, żeby przyspieszyć, usprawnić, ale generalnie przyspieszyć i wydawać szybciej i bardziej sprawiedliwe wyroki, ale idą za tym, żeby sędziowie byli posłuszni władzy. Tak działają totalitaryzmy. Wszystkie systemy totalitarne podporządkowały sobie najpierw sądy, żeby wydawały potem wyroki takie, jak pasują władzy. I PiS mówi, że to są teraz rozwiązania z Francji, z Niemiec, a Francja to nie jest totalitaryzm, Niemcy ale tym bardziej. Sędziowie z Francji, Niemiec po prostu śmieją się z tego, bo to jest tak, jakby powiedział zdanie składające się współrzędnie złożone, wypowiedział tylko jedną część i powiedział, że to jest czyjaś wypowiedź. Nie. Trzeba czytać całe przepisy i powiedzmy, że pierwsza część zdania jest z Francji, Niemiec, ale druga absolutnie nie. I już Unia Europejska się z tą sprawą zaczyna interesować. Po co nam taka karczemna awantura? Nikt nie wie, po co to jest. Oprócz tego, że podejrzewamy, albo już wręcz mamy pewność, że jest próba podporządkowania sobie sędziów, żeby sędziowie wydawali wyroki na potrzeby władzy. Ale to właśnie odpowiadając na pana pytanie, po co to jest? No to wszystko się zbiega w czasie na przykład z wyrokiem w sprawie Jana Śpiewaka. I to jest też odpowiedź na pytanie w tym momencie rządzących. Po co to jest? Wyrok na Jana Śpiewaka, no tak, jest wyrok, tak? I teraz władza, czy ktoś autorytarnie polityk, bo to już się dzieje, tak? Władza mówi, wyrok nie pasuje nam, tak? On jest zły, on nam nie odpowiada. Tak, podobnie nie odpowiada Prawo i Sprawiedliwości wyrok, żeby ujawnić tych, którzy podpisali te listy nominujące sędziów do KRS-u. Jest wyrok i władza go nie wykonuje, to po prostu idzie w kierunku totalitaryzmu. Możemy oceniać ten wyrok, tak? Może być jakaś druga instancja, mogą być jakieś odwołania, ale jest wyrok i w tym wszystkim chodzi, żeby wyroki szanować, a nie żeby podważać wyroki. Jeżeli zaczynamy podważać wyroki, przestaje działać prawo, przestaje działać praworządność i to jest groźne. Ten wyrok też jakoś interpretować można, prawda? Sądów, tak? Zajmijmy się reformą sądów, zajmijmy się reformą wymiaru sprawiedliwości. Platforma wcale nie mówi, że w sądach jest dobrze, tak? Natomiast łamie się system, łamie się kręgosłupy, łamie się zasady, te, które Europa, bo to już nie Polska, ale Europa budowała przez lata. A Platforma, gdyby rządziła, to by coś robiła z sądami? Na pewno tak, nie? My sobie zdajemy, słyszymy na... I zresztą uczestniczymy w tym wszystkim, tak? To jest skandaliczne wciąż, tak? Że wyroki inaczej, że sprawy ciągną się latami, że ludzie na wyrok czekają latami. Szybki wyrok, szczególnie w obszarze gospodarczym, ale też każdy nie chce latami czekać na wyrok. Chcemy mieć wyroki szybkie, żeby móc dalej żyć. Właśnie teraz mówią państwo przeciwnicy. Było 8 lat. Tak.
No tak, to trzeba było właśnie z sądami... Wie pan, to nie jest tak, że nic nie robiliśmy, robiliśmy, ale dzisiaj mamy tak, że jest gorzej. Na rozpoznanie sprawy czeka się dłużej, jakby jest większy chaos, tak mówią po tych zmianach i generalnie sądy działają bardziej opieszale niż wcześniej. Natomiast my nie burzyliśmy systemu. Prawo i Sprawiedliwość burzy system. Prokurator generalny podporządkowuje sobie prokuratora, a teraz w ogóle partia rządząca chce sobie podporządkować sądy. To jest każdy Polak powinien sobie zdawać sprawę, a znaczna część sobie zdaje sprawę, że jeżeli będzie sądził sędzia będący na sznurku kogoś, to on może wcale nie wydawać sprawiedliwych wyroków. A w sądach chodzi o to, żeby wydawać sprawiedliwe wyroki. Gdy państwo wygracie wybory prezydenckie, to może coś z sądami będziecie mogli zrobić? Jak duża jest wiara w Platformie w to, że Małgorzata Kidawa-Błońska wygra w maju? Jest duża wiara, jest duża nadzieja. To po co było tracić czas na prawybory, panie pośle? Mamy zasady. Mamy też... Pokazywaliśmy wcześniej, że wyłanialiśmy kandydatów w prawyborach. Mamy też demokratyczny statut, który każdy członek wybiera przewodniczącego partii. Więc tych zasad chcemy się trzymać. Nie chcieliśmy wybierać kandydata na prezydenta w gronie tam 20-30 członków zarządu krajowego. Chcieliśmy, żeby to była decyzja partii, emanacji tej partii, jaką jest zjazd partii. I stąd pomysł, żeby... zrobić jakieś zwarcie, dać sobie alternatywę. Jesteśmy bardzo otwarci, bardzo demokratyczni. Każdy miał szansę, wygrała Małgorzata Kidawa-Błońska. Dzisiaj wszystkie ręce na pokład. Walczymy o to, żeby Małgorzata Kidawa-Błońska wygrała wybory prezydenckie. Wie, że będzie świetnym prezydentem. No tak się mówi, że jak ktoś kandyduje na ostatni moment, tak jak pan Jaśkowiak, to jest taki kandydat na zająca. Albo nie wiadomo dlaczego. No można oczywiście, ktoś coś mówi, ja wiem jak to wyglądało od środka. Oczywiście wielu ludzi w Platformie nadaje się do tego, żeby wystartować w wyborach prezydenckich, żeby objąć ten urząd prezydenta. Ostatecznie zgłosiło się dwóch, właśnie pan Jaśkowiak i pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Dwie różne osobowości, dwie różne jakby... osoby o różnych poglądach, systemy wartości, bym tak wręcz powiedział, w ramach Platformy Obywatelskiej. Te systemy się ze sobą zderzyły i wygrało to, co prezentuje pani Małgorzata Kidawa-Błońska. A nie ma pan wrażenia, że trochę państwo straciliście czasu jednak na tym, bo prezydent Duda to już odwiedził każdy powiat w Polsce. A zanim jeszcze wiedział, z kim będzie rywalizował, no, tak naprawdę. Tak ktoś chce nam mówić. Absolutnie nie mamy takiego przekonania. Nie tracimy czasu. Doszliśmy do tego, że kandydatką naszą jest pani marszałek Kidawa-Błońska. Dostała bardzo duże poparcie wewnątrz Platformy. Z tym silnym mandatem będzie walczyła o wyborach prezydenckich. Czy prezydent Duda ma taki silny mandat? No. Już tego trudno powiedzieć. Póki co wszystko świadczy o tym, że raczej tak. Na pewno ma poparcie Jarosława Kaczyńskiego. I Polaków, bo to w sondaże tak mówią na razie. Wykonuje wszystkie jego polecenia. Sondażami potem liczy się wynik. Pan, chociażby odnosząc się do sondaży, Bronisław Komorowski też miał świetne sondaże. Pan prezydent Duda gorsze. Potem się odwróciło. Myślę, że tym razem się odwróci, ale na niekorzyść prezydenta Dudy. Panie pośle, jako były marszałek, martwi się pan kulturą w województwie śląskim? Martwię się, ale nie tylko w województwie śląskim, ale w kraju, ponieważ... Ale to województwo śląskie na tapecie teraz jest. Systemy totalitarne. Sądy to jedno, żeby wydawały wyroki takie, jak chce władza. Kultura to drugie, bo to rząd dusz. I ale to co ta kultura w województwie? Dzisiaj dzieje, niszczy się kulturę w województwie śląskim. Tak to trzeba powiedzieć. Najpierw takie ostre zadziałanie marszałka w sprawie dyrektor teatru rozrywki. Przywróconej? Ale jak upokorzonej i jak muszącej się jakby przed marszałkiem ukorzyć, żeby ją przywrócił do pracy. A zarzuty były bezzasadne i marszałek wiedział, że nie będzie w stanie jej w ten sposób zwolnić jak chciał. Dzisiaj zamach na najlepszą dyrektor jednego z najlepszych muzeów w Polsce, panią Alicję Knast. Nikt nie wie dlaczego.
dostaje dyrektor od ministra. Bo wczoraj ministra, na tej sesji... Marszałek chce ją odwołać. Jeszcze na koniec... myśli polskiej, nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo o co chodzi, nie podoba się coś. Panie pośle, bo wczoraj było odwołanie na sesji do pana nawet. To tak? Marszałek Chełstowski powiedział, że za poprzedniego marszałka, czyli Wojciecha Saługi, tak? To było takie podejście, że musicie jakoś przetrwać, że dyrektorzy instytucji kultury takie rzeczy słyszeli, a teraz to tak nie jest, bo są pieniądze. Ale nie wiem dokładnie o co chodzi. Musicie, że nie było pieniędzy. Przetrwać. Na kulturę. No wie pan, znowu jakiś zarzut. Ja słyszę, nie wiem jak to się skończyło, ale żeby właśnie też panią dyrektor KNAS, dyrektor Muzeum Śląskiego upokorzyć, ucięto 5 milionów złotych. Było, nie było. Instytucje działały, rozwijały się, miały program, miały repertuar. No, wszystko można powiedzieć, a po czynach ich poznamy. Zobaczymy, jaki będzie stan kultury, gdy pan marszałek Chełstowski będzie odchodził. Na pewno jak przejmował ją po mnie, nie była absolutnie na kolanach i... No, marszałek mówi, że dał podwyżki tu w Teatrze Śląskim, tu w Teatrze jeszcze świetnie, rozrywki, w Operze Śląskiej. Też dawałem. Oczywiście wszędzie się daje podwyżki, ale też w dużej mierze wynikają te podwyżki z wymuszania podniesienia płacy minimalnej, więc te podwyżki się daje. Oceńmy kogoś, nie na początku, ale na koniec. Ja nie mam sobie za dużo do zarzucenia. Moja współpraca z instytucjami kultury jakby przebiegała w sposób, bym powiedział, wysoce poprawny. I jeżeli ktoś znajdzie jakieś zawirowania w czasie mojej kadencji w kulturze, że coś gdzieś źle działało, że ktoś gdzieś protestował, tak jak to się chociażby dzieje przez ten rok, no to można porównywać. Wojciech Saługa, poseł PO. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozmowa poranka. Radio M 107,6 FM.